Jeżeli chciałbyś ze mną współpracować w gronie ambitnych, świadomych ludzi, zapraszam Cię na pokład rekrutacja.darmowyremont.pl A jeżeli chciałbyś furę ściągnąć, bo ja kupiłem 911 w Polsce, okazało się, że gdybym to zrobił ze Stanów Zjednoczonych, mógłbym ją mieć o 40% nawet taniej. Także już wszystkie następne auta będę zamawiał na amermyśnikpol.pl Tak samo, jeżeli już masz jakieś autko i lubisz o nie zadbać, wyślij je na all-time detailing do Michała Barańskiego. Polecam z całego serca, gościu jest po prostu 10 na 10, full profesjonalista, jeżeli chodzi o karierę. No i kochani, jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie. Nie przeszkadzam, miłego oglądania. Boimy się tak naprawdę wszystkiego. Boimy się podejść do dziewczyny w klubie, boimy się zagadać do kogoś, boimy się zmienić pracę. Tych strachów, które mamy, jest po prostu nieskończona ilość, może być, gdy jesteśmy strachem. Także um, głównie, no nie, nie głównie, bo i w, i się boimy o innych, boimy się, żeby moje dziecko sobie nogi nie złamało, żeby krzywda się nie stała, i broń Boże, żeby nie jeździło autobusami, bo jak coś się stanie, mimo wszystko, że dziecko ma 10 czy 11 lat, te nasze strachy, które my mamy w sobie, przelewamy na innych albo na siebie. I niesamowite jest to, że um, u podstawy tak naprawdę nic się nie dzieje. Rzeczy się po prostu dzieją. Ale jak mamy strach, to, to wszystko jest straszne, wszystko jest, wo, wo, biznes otwierać, nie, 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 nie boję, ja, co, jak nam nie wyjdzie. I niesamowite jest to, jak w ogóle skrajna jest odwaga do tego wszystkiego, że idź, spróbuj, jak upadniesz, to wstań. <grym> I ty się w ludziom włącza takie, taka odpowiedzialność, że wy jesteście odpowiedzialni za kogoś, jesteście odpowiedzialni za siebie, że wam się nic nie stało. I ta interpretacja, która się układa wokół strachu, ona jest bardzo często super racjonalna, ale jednak zabarwiona strachem, i dlatego się wydaje logiczna. Gdyby nie emocja strachu, to nagle to jest wszystko całkowicie absurdalne. Nie ma się czego bać przecież i tak wszyscy pójdziemy do piachu. Odwagi życiowej nabywamy, wychodząc do życia, próbując, wyciągając lekcje, no ale. Ta logika nie pasuje do logiki strachu. Tam jest patrzenie, że, a co chce się coś wydarzy, ja nie chcę, ja chcę uniknąć problemów, nie chcę, nie chcę, boję się. Także bardzo jeden z głównych wrogów, tak naprawdę, na drodze do osiągania i budowania pewności siebie. To jest strach. Jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie.